Gra miejska Gorzów 1981 ma w taki ciekawy sposób zachęcać całe rodziny do tego, żeby raz ruszyć się z domu i wziąć udział w takiej grze terenowej, biegając tutaj po ulicach miasta, a dwa, pełnić rolę edukacyjną, czyli pomagać też w taki przyjemny sposób przyswoić informacje na temat wydarzeń stanu wojennego, które miały miejsce w naszym mieście w Gorzowie. Uczestnicy gry będą musieli odwiedzić 5 punktów tutaj na terenie miasta. Będą to zakłady, w których trwały strajki, ale nie tylko, bo też jednym z tych punktów będzie była Komenda Milicji Obywatelskiej i w każdym z tych punktów, które odwiedzą gracze, będą musieli wykonać jakieś zadanie, rozwiązać zagadkę, a w tym czasie nasi animatorzy, którzy będą we wszystkich tych punktach, będą liczyć czas. Dla tych drużyn, które jako pierwsze pokonają tutaj tą naszą ścieżkę zdrowia, tą grę miejską Gorzów 1981, czeka nagroda. Dla trzech pierwszych miejsc przewidzieliśmy zestaw gier planszowych o wartości 160 zł. Gry te będą nawiązywać też do okresu PRL-u, więc takie gry jak Pan tu nie stał, Cinkciarz, Biegnij do celu w PRL-u, wszystko po to, żeby raz tym starszym trochę jakby przypomnieć te czasy, a młodszych pokazać jak to było i co właściwie wtedy się działo. Do udziału w grze zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, niezależnie od wieku, niezależnie tutaj od wiedzy, bo też nie trzeba żadnej tutaj specjalistycznej wiedzy na temat stanu wojennego, żeby wziąć udział w naszej grze. Tutaj liczy się kreatywność przede wszystkim. Więc całymi rodzinami i starsi, i młodsi mogą się zapisać. Drużyny liczą do 5 osób. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie stowarzyszenienowum.wordpress.com. Do 29 listopada przyjmujemy formularze zgłoszeniowe. Gra rozpocznie się w 4 grudnia. Jeszcze raz może powiem, co? Gra rozpocznie się 4 grudnia w niedzielę o godzinie 11. Każda z drużyn będzie zaczynać w innym punkcie miasta. Także przed rozpoczęciem gry każdy otrzyma mailowo i telefonicznie informację o tym, gdzie ma się stawić, w którym punkcie tym związanym z wydarzeniami stanu wojennego, i tam będzie rozpoczynać swoją grę i będzie musiał wszystkie te 5 punktów gry zaliczyć. Zakończenie gry planujemy w siedzibie Gazety Lubuskiej, gdzie rozdane zostaną nagrody.